Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Kompozycje i dekoracje roślinne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Balkon i taras umożliwiają w mieście kontakt z przyrodą. Ta niewielka powierzchnia łącząca mieszkanie z otoczeniem zewnętrznym przez parę miesięcy w roku może być wykorzystywana jako miniaturowy ogród. Czynniki wpływające na projektowanie dekoracji roślinnych balkonów to usytuowanie balkonu, wielkość balkonu, rodzaj balustrady, wymagania. Barwa i termin kwitnienia kwiatów, upodobania klientów. Omówimy teraz ostatni z wyżej wymienionych czynników. Oryginalną i bardzo praktyczną kompozycją na balkon jest uprawa ziół i roślin przyprawowych. Warunkiem uprawy jest czyste powietrze i dość duże nasłonecznienie. Zioła uprawiamy w doniczkach, które zestawiamy razem w skrzyniach, koszach lub misach. Najpopularniejszymi ziołami jednorocznymi są bazylia, majeranek, czomber, a z wieloletnich lubczyk, estragon, tymianek, oregano, mięta i melisa. Zioła prezentują się doskonale w połączeniu z roślinami ozdobnymi. Nietypową propozycją na balkon jest ogródek skalny. Część balkonu obmurowujemy tak, aby można było nasypać tam ziemi. W balkonowych skalnych ogródkach umieszcza się rośliny o niewielkim tempie wzrostu, zimujące w gruncie, kwitnące okresowo, najczęściej na zmianę. W ogródkach skalnych dobrze prezentują się karłowate iglaki, rozchodnik, rojnik, smagliczka, kolorowe pierwiosnki. Na balkony doskonale nadają się pojemniki wiszące. Wybieram do nich rośliny, które mają długie kwitnące pędy, np. pelargonie, bluszczolistne, surfinie, werbeny, bluszcz. Pojemniki wykonane z siatki oraz kosze dają możliwość sadzenia roślin nie tylko od góry, ale także z boku. Jeśli użyjemy roślin bogato kwitnących, uzyskamy efekt kwiatowej kuli. Dla roślin zwisających muszą być miejsca osłonięte od wiatru. Każda kompozycja zdobiąca balkon powinna spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. Wszystkie skrzynki i pojemniki nie mogą zbyt mocno obciążać balkonu. Trzeba je solidnie zamontować. Jednocześnie aranżacje balkonowe nie powinny zacieniać mieszkania. Rośliny najwyższe umieszczamy po bokach, a gatunki zwisające, płożące i pnące w miejscach, gdzie będą miały warunki swobodnego wzrostu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.